Cześć tutaj Tomek, Kopyra z blogu blogkopyra.com w serii żebyście wy nie musieli, łąża białe, pszeniczne, skórka pomarańczy i kolendra. E, powiem szczerze, że mi się pojebało, bo to perła białe jest nowością, no to będę nie widziałem. Ale zobaczyłem tą i mówię, kurde, a ja chyba tego nie piłem tej białej pszenicznej. To chyba jest to jakaś nowość, gdzieś tam słyszałem, że ma być jakaś już niedługo łomża biała, a to było już niedługo perła białe, czy perła biała. Eee, no ale jak już kupiłem, mówię, dobra, niech będzie. Eee, w miarę spoko opakowanie, poza tym, że jest cholernie nieczytelne. Dlatego, że tak, to są e, barwy, są takie beżowo-kremowe lub srebrno- Szare. Na to napisy są takim beżowym kolorem. To jest już samo w sobie nieczytelne, nie? Do tego wszystkiego jest strasznie mały font z tyłu. No nie wiem. No dobra, do, od innych łąż się odróżnia, tak? No bo inne łąże są e, zielone. No ale powiedzmy, że łąża niefiltrowana już jest taka podobna do tego. No ale nic, no białe przeniczne. I tu jest ciekawostka. W roku 1968 z dala od wielkomiejskiego zgiełku w browarze w Łomży uważono pierwsze piwoty Pulager. Co to ma za związek z białym pszenicznym? Przecież białe pszeniczne to powinien być witbier. Białe, czyli piwo białe, beer blanche, po niderlandzku witbier. Witbier. Eee, ale najpopularniejsze piwo w Polsce o nazwie białe, czyli żywiec białe, to nie jest witbir, tylko to jest lager, który udaje witbira. E, czyli jest to piwo dolnej fermentacji, a nie na drożdżach górnej fermentacji, jak e, klasyczny witbir na belgijskich drożdżach. I e, tenże żywiec biały jest z dodatkiem aromatów. Nie pamiętam, jeszcze tam i kolendry, i skórki, ale na pewno też aromatów. No i co my tu czytamy? Więc oni mówią, że w 68 powstał, e, powstał lager. I wydaje się, że to informacja z dupy. A może, że wcale, że nie. Może, że właśnie oni tutaj freudowsko się zradzili, że to jest też lager. Na bazie piwa pszenicznego, nuty kolendry i skórki pomarańczy powstało nowe, orzeźwiające, łomża białe pszeniczne. Piwo pszeniczne. Składniki. Woda, słód pszeniczny. Na pierwszym miejscu. Słód jęczmienny. Co prawda, w klasycznym Widbirze to jest niesłodowana pszenica, ale naprawdę nie czepiajmy się. Eee, wracamy. Woda. Słód pszeniczny, słód jęczmienny. Aromaty naturalne. Jeszcze przed chmielem. To szokujące w ogóle. Drożdże. kolendra i skórka pomarańczy. Zmętnienie piwa i osad na dnie opakowania to naturalne cechy produktu. Notabene nie było mocno zmętnione. Ja je wstrząsnąłem. Żeby się bardziej zmętniło równomiernie przed włożeniem do lodówki. E, mamy 5% alkoholu, e, też napisane taką e, naprawdę e, jasnobrązowym, e, czy, czy, czy ciemnozłotym fontem na jasnozłotym e, rogu e, prawda, jelenia. Rogaczem na, na, na wieżowcu piła, witała jeleni. E, no nie, to Łomża, Łomża, nie mieszajmy tutaj. E, ten. E, więc strasznie nieczytelna jest ta etykieta. Ale zobaczmy. Za to muszę powiedzieć, że wielkiej urody kapsel. Kapsel jest złoty, ale z białym napisem Łomża 1968 z tym właśnie rogaczem. Naprawdę podoba mi się. Proste, a skromne. Znaczy skromne, a ładne. Złote, a skromne. Pachnie, pachnie. Powiedziałbym, że chyba głównie jakąś taką nutą. Gumy balonowej. Czyli pewnie te aromaty wjeżdżają tutaj mocno. Wygląda po zabełtaniu. Prawilnie. Obfita, drobno-pęcherzykowa czapa piany. Yy, równomiernie zmętnione po zabełtaniu. Yy, takie yy, złociste. Do wyglądu. Nie mam uwag. Poza tym, że w butelce było dużo mocniej sklarowane, nie? No nie wiem, co ja tam czuję. Spróbujmy. Nie powiedziałem, że właściwie aromaty gumy balonowej bardziej kojarzą się z wajcenem, którym powinny być nuty Goździka banana, ale tam nie ma skórki pomarańczy, nie ma tej kolendry. Ale nuty gumy balonowej mogą też pochodzić z belgijskiej drożdży. Więc mogą się pojawiać w Widbirze. Sam goździk nie, ale nuty balo gumy balonowej tak. Lekko słodkawe, ale raczej. No nie za słodkie, lekko drożdżowe. Hmm. Tragedii nie ma. Tylko że hmm, ja jakoś straciłem serce do piw pszenicznych. Kiedyś, na samym początku mojej piwnej drogi, to piwa pszeniczne to było... Yy... O, jarałem się piwami pszenicznymi, nie? Yy... Teraz, jak byłem w Niemczech na przykład, to tak naprawdę waj... na wajceny nawet nie patrzyłem. Tylko pilsy. No i te majboki. Yy... No powiem tak. Byłoby być troszkę bardziej kwaskowe na witbira. To zawsze można sobie tuningować, wrzucając, tak, to jest zgodnie ze sztuką. E, plasterek, czy tam cząstkę cytryny ze skórką do piwa. Tak się serwuje w Belgii e, witbiry. I to na pewno by dodało. Nie, nie wyciskamy tej cytryny, tylko ją wrzucamy. Ona dodaje tam troszkę tych aromatów, tej skórki. Oczywiście, skórkę wcześniej nam szorujemy, żeby tam, tam nie, 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 tych oprysków tam nie, nie pić, ale generalnie chodzi o to, żeby ona oddała też ze skórki, z, tego, z tych cząstek, ten być może troszeczkę kwaskowości, być może troszkę aromatu i będzie lepiej. To znaczy, nawet belgijskie witbiry, one często nie są zbyt wyraziste. Um, więc to biwo na pewno wyrazistym nie jest. Nie, ono jest ok, Ono jest ok, tylko że... Na pewno to nie jest witbry, który bym powiedział, o najlepszy witbry, jaki piłem. Zwłaszcza to, że to prawdopodobnie w ogóle nie jest widbir, Albo inaczej. Mam podejrzenia, że to może nie być Widbir tylko jest to po prostu e, pszeniczny lager z aromatami i dodatkiem tam e, kurasału, i, czy tam nawet nie kurasału, tylko skórki pomarańczy i, e, i kolendry. No i w sumie okej, okay, no. ma to konkurować z żywcem białym. W sumie, jak ta perła wyjdzie, e, może jeszcze coś się znajdzie. O, Miłosław teraz też się zmienił na biały. E, Grodziskie jest białe. E, no to może jest z limonką. No to może zrobimy jakiś wielki test piw białych. Czemu nie? W każdym razie, mm, piwo złe nie jest, ale nie w me gusta. Dla mnie jest jednak troszkę zbyt takie mdłe. bezsmakowo mdłe. A wolałbym, żeby było troszkę bardziej kwaskowe, e, troszkę bardziej wyraziste, więcej kolendry, of, o, oczywiście, e, więcej tej skórki pomarańczy. Ale nie mogę powiedzieć, że ono jest złe. Nie jest złe, jest okej, okay. jest okej. Okay. Myślę, że e, spokojnie może konkurować z żywcem białym, aczkolwiek mówię, trzeba by zrobić porównanie side by side, który tam by wygrał. Ale tragedii nie ma. Tragedii nie ma, tylko patrzcie, żeby było świeże, bo pszenice się źle starzeją. Źle się starzeją, więc zwracajcie uwagę na datę. U mnie 17 marca 24, czyli zakładam, że 17 marca 23 był rozlew, ale oczywiście może być inaczej. Znaczy, mogą dawać krócej, a po prostu. Przepraszam, mogą dawać dłużej, a po prostu piwo. Ale raczej nie, raczej chyba, raczej chyba te 12 miesięcy to tak mogą dawać. E, Także tragedii nie ma. Jest. Nie. Jest okej okay jak na to, czego można się spodziewać po opisie, czyli jak na konkurenta żywca białego e, z e, lagerem, z aromatami pszenicznymi. Wasze zdrowie. A może, może jest prawidłnie na górnej fermentacji, Ja nie wiem. Ale opis tak, jakby mi sugerował, że to jednak lager. Wasze zdrowie.